Juwenalia we Włocławku trwają w dalszym ciągu. Zakończył się przed chwilą turniej koszykówki, a ze mną jest zwycięska drużyna. Panowie, to może najpierw jaka jest nazwa drużyny, bo w tym momencie nie wiem. Stosunki międzynarodowe, rok drugi. Aha. A więc jak przebiegał turniej? Ciężko było i czy wygraliście wszystkie mecze? Niestety nie udało nam się wygrać wszystkich spotkań, aczkolwiek finałowy przeciwnik prezentował równie wysoki poziom, jakim nieskromnie powiem. No i na szczęście w finale my okazaliśmy się lepsi i przegrana w grupie nie jest tak ważna. Jaki u was podział ról? Kto rozgrywał? Kto grał pod koszem? No ja dzieliłem tutaj chłopakom piłki, ponieważ chłopacy tutaj przewyższają warunkami fizycznymi innych przeciwników, dlatego starałem się dogrywać im piłki, żeby było jak najwięcej punktów spod kosza. No właśnie tu widzę kolega najwyższy, to chyba tam pod koszem było łatwo, co? Nie, ja tam byłem od brudnej roboty. Musiałem lać wszystkich jak popadnie i dlatego nam się udało. Ale to udało się zlać, skoro macie puchar. Tak jest. Jak lejemy, to dobrze. Możemy pokazać puchar do kamery. Fajansowy puchar od prezydenta Włocławka. Fajna nagroda i co, pewnie za rok jak znów będzie taka okazja, pewnie znów startujecie. Oczywiście, że tak. Rok temu nam się nie udało. Przegraliśmy w finale 2 punktami pechowo. W tym roku wygraliśmy. Mamy nadzieję, że w następnym roku jako trzeci rok również okażemy się najlepsi. To w następnym roku chyba z pozycji faworyta wystartujecie. No, wydaje mi się, że tak, ale przeciwnicy nie dają za wygraną, także trzeba będzie walczyć ponownie za rok. No i teraz Juwenalia ciąg dalszy. To co, po tym pucharze wikaryjka? Nie, niestety nauka. Nie wiem. Jesteśmy przykładnymi studentami, sesja się zbliża. Trzeba przysiąść do książek i pilnie zacząć się uczyć. To świetnie, chwali się to, jeśli jeszcze mogę na koniec prosić o przedstawienie się każdego z was. Jacek Sklecki. Jakub Kręcicki. Artur Kwiatkowski. Dzięki.